na posiłku, przy koszorze, jako każdy rok, wełna na łowcach, przedstaw się se urosła i trzeba ją łostrzyć. Je to święto, je to zmiana. Łowce chodziły z wełną, a teraz będą gołe chodzić. Także każde takie święto trzeba dobrze uczcić, hołda maszyć, także potem tu mamy aj występy kapel, ale najprzód główny punkt programu majstrostwa goroli we strzyganiu łowiec. Jak widzicie, gorolsko rodzina się rozrosto, już tu mamy czas, my nie mamy czas na takie głupoty. Kto się pierwszy chyci roboty, będzie we wygodzie. Kto więcej łowiec łostrzyże, każdemu łosa będzie kreska. Także wygro. Ale to nie będzie zaś tak inny za darmo, bo jak gajsina będzie baj chodzić z półką, a strzygacz nie wypije półkę, tak zaraz pół łowce idzie na dół. Jak łowca będzie mieć posrany zadek, tak ćwierć łowce zaś przyrachujemy. Jeśli się podarzy, a jak się krew pociecze, tak jak to będzie kapkejny, tak ćwierć łowce na dół, a jak fakt pociecze fest, tak pół łowce na dół, marne. Widzicie, że strzygają aj maszynkami, aj nożycami. Sobie to było sprawiedliwe, tak ugodlimy, że cztery łowce ostrzygane maszynką się rachują jako jedna łowca ostrzygano ręcznie. A, czyli łowca ręcznie ostrzygano się będzie rachować jako cztery maszynką ostrzygane, tak? Rozmyślejcie. No jasne. Strategie. Jedna ku dwiema strategie. Nie, jedna ku czterem. Jedna ku czterem. No, a jak podowocze, tam są trzo. Teraz strzygocze muszą coś podowoczom obiecać, co by im dowali większe łowce z lepszą wełną. Tak dalsza strategia funguje. No a co by to było kapkę sprawiedliwsze, łonimy, gonili. Latoś by my też coś takiego mogli zrobić. Także, jak to odstartuję, tak ci, co mają nad 400 roków, tak mogą strzygać, a ci, co mają pod 400 roków, a nie są damą, tak obiegną tu oto ten stanek ze syrami, przylecą spadki, a potem się zaczną strzygać, ja? Także wszystko jasne? 3, 2, 1, start! Na 400 pijemy! Także zawody. Zawody w gonieniu wygrał Michał Staszowski z Milikowa. Pepierun, który jest mistrzem republiki w narciarstwie. On jeździ na skijach. Ale to nie ma jego główny sukces sportowy. Bo jako największy swój sukces ocenił to, że łuńskiego roku swojego tatę Ryszarda Staszowskiego, który było to wedla strzyże, pokonał we strzyganiu łowiec. Także Majstrostwa Republiki tej nic w porównaniu z tym, jako się w nytku strzyże. Także widzimy, że już łowieczki mają swoich panów, swoich strzygoczy. Najpierw idą jarki na pierwszy łowień większością. A widzicie tutaj rozmaicie się strzyże. Jedni strzygają na takiej ławce, to jest stary sposób, bo to tamten siwy chłop. Jedną nogę siedzą na ławeczkę, na skudek, to by w strzyżach nie bolało. A zaczyna strzygać łot karku. Obraca się pomalutku tą łowieczkę na tej ławce. Ci, co strzygają na ziemi, to strzygają tak zwanym nowozelandzkim sposobem. Najpierw idzie brzuch. Potem łostrzyże lewą nogę tej łowcy, a idzie łot głowy potem jedną stronę, drugą, aż całą łowcę się łostrzyże. My tu mamy specjalną rasę łowiec na to strzyganie. Oj, nie ma tak, że inny się weźmie łowce, łostrzyże się i brzuch, kuta, nogi, sobie inny ten strzygacz tak inny szup, trzy razy przeciągnął i już był wygrał zawody. Główny taki, główna przeszkoda jest to, że te łowce mają chwost. Że ten chwost trzeba ostrzyć kompletnie do goła. Na to nie są ci chłopi zwykli, bo większość łowiec już ma chwost skrócony.
Ważna sprawa jest, że dzikie rety rogi, łowce mają rogi. To jest jakiś specjalny bonus. Jako tu oto chłopi ze Słojok prawili, a to są polskie walaszki, to nie będę mówić. Ale podziwiajcie się, pierwsza łowca ostrzygano, pięknie ostrzygano, musimy pochwalić Cudzocza, także jedynie tak dali. Czym tam się stanie, że kapeczkę na tu? Czym tam się stanie, że kapeczkę już kupi jako? Na przykład fazury też rzeczy. Zatrwadzi kapeczkę. Także tu oto mamy wełnę, możemy zbierać, to jest zbierocz. A. Tam przy tym stoliku, tam jest specjalista od sortowania wełny. Dziwią się, jako je wełna długo, czy nie ma sfiltrowano, co się, na co się godzi, czy na psyndzyni, czy wyprać i zrobić tego izolację na drzewiunki, albo do dziury pod strumek zakopać i potem fajnie, długo ta wełna, puszczoty, minerały, wszystkie i dobrze gnoi, a i wełna, jako ta gorszo. Domy babką, kierę psyndum, albo w Wrachowicach na Zlińsku, tam bierę wełnę, a z tego robi wszelico. Z lepszej wełny się przyndzie przyndza na sztrykowani, z takiej tej gorszej, jak o tej wałaszki, to oni zrobią taki materace. Pomieszają to kapeczkę z jakim poliestrym, zapieką to i potem to jest używane jako izolacja na drzewiunki, na jakieś budowy. No, ta wełna ma dobre właściwości, głównie tymu, że umie dobrze gazdować z wodą. Jako wełna poradzi rozpela wody przyjąć jako sama woży. No, także jak zmoknie, tak ona to zaciągnie do siebie. I potem właściwie jak jest mokry sweter, to czujecie jakoby było sucho. A jaki to tu mamy? Dziążki rachują, kto kiela tych łowie dłostrzyk. Widzicie, nikiere z trzygoczki chcą pięknie wyglądać. Wiedzą, kaj mają najpiękniejszą część ciała. Tak się obrócą zadkiem ku ludziom. To byście mogli podziwiać, jakie wypracowane mięśnie muszą mieć strzygocze. Bo to nie inny tak, że się łowca strzyże. To jedna z najciężejszych robót, jaką może być. Bo jak widzicie, człowiek fur jest zgięty, fur musi być nagięty nad tą łowcą. Także oto ten strzygocz z kraja Wlasta Biszow, który jest szefem całej asocjacji strzygoczy w Republice Czeskiej. Za 100 korun babka se może sięgnąć na jego pleca, a pomacać się go, aby widziała, jaki mają strzygocze na plecach swalstwo, czyli mięśnie. Na tu podpowiadają, że inni strzygocze za 500 korun na ika indzi dają pomacać. A Blastik, bo ćwierć łowce na wysze. Na pół łowce, bo je posmolono. Także oto temu chłopu przypiszcie pół łowce na wysze. No tyć mówię. Ćwierć za samo chyt, a ćwierć łowce za posraną. Komu można powiedzieć? Jak widzicie, każdy tak już ma swój gryf w tym. Jako łowce chyci, tak zaczyna strzygać. I fur tak samo tą łowcę trzeba strzygać, bo tak chcę powiedzieć, bo to zacznę styl, albo zacznę styl, to już jest rutyna. Ci chłopi są zdolni za szychtę ostrzygać 200 łowiec. Także już muszą mieć wszystko w tej ręce, już muszą wiedzieć co a jak. Zawody we ściganiu się robi, no i potem niektórzy ci specjaliści poradzą łowce
ostrzygać po pół minuty. Ale ta łowca już jest przygotowana, ma przestrzygany brzuch, głowę i nogi. Także potem to jest naprawdę hukot. Ale my tu też mamy majstrów wołyńskiego roku, jak się robiła czasówka, czyli strzygało jedną owcę na czas. To jedna osa ostrzygła za minutę 20. Łącznie z nogami, łącznie z chłostem. A myślę, że i roga to była. Widzicie, łowieczki są rade, jak są ostrzygane. Bo ja swoją kapkę przewietrzą skórę. Jako to ma tyło kulory kapkę większe, uszy czarne, czarne kolenosa, to jest wakesza. Tak samo się temu mówi łodzupki albo piuski, słowiocy mówią lajki. To są wałaski łowce, jako widzicie łowce, które pochodzą tu z tela, przyszły tu całą gospodarką sałatniczą. Wałakami, kiedy zaczynali właśnie na Bałkanach, potem mieli mało pasienio, a Turcy ich przyszli, tak szli Karpatami, przyszli aż tu na Morawy, na Walaszko. Widzicie, te łowce są takie gipki, mają lekkie nogi, że mogą po gruniach chodzić, mają wąskie pyszczki, co by mogły aj między kamieniami wygryzać trowę. Dobrze się pasą, dobrze chodzą, ale widzicie, że tego mięsa na nich niewiele jest. Że to są owce naprawdę na chodzenie, na wypasanie takich górskich posiłków. Dobrze. A ta owca wydzierży aż do wiosny. Dobre pytanie tu o to jest, czy paznek się strzygamy. Powiem, że paznekcy strzygamy jak trzeba. Większość łowcy w ogóle nie strzygamy paznekcy, ale chodzimy z łowcami. Chodzimy po asfalcie, są tam po kamieniach. Łowcy też było to na prostu, bo idziemy 7 km. Także te łowce się obruszą. Jako czarny lesie, tak te łowce się obruszą te pazury. Jak kiero łowca cały żywot stoi na miękkim, to potem te pazury im rosną i przerostają tam się między to. Łowce krzyżujemy z jakim mięsnym. A niekiedy te łowieczki, co tam są, te nieostrzygane, te są po tekslowi, po mięsnym, mięsnej rasie, a niekiedy takie te wyższe, z większymi uszami, są po Merino Ancho. To jest taki łowca z Niemiec. A tym potem jest więcej mięsa, ta owca jest większa, lepiej rośnie, ale za zim bardziej zima, jak się urodzą, tak się więcej trzepią. Tak. Pomówimy o mięsie, bo tu o tobie za chwilę gulasz barani, także te wałaski owce są malutkie. Stara owca, bo to tych 40-45 kg waży, także tak jako dwie trzeci tego, co na mięśniowe grube, ale cieniutki, także to jest swoje delikatne, ale w gulaszu się przyjdą, że jest tekstel. Jeśli o baranach mówimy, tak
Jak je dobrý baran, tak môže aj na 80 vôviec byť. Ale aby bola istota, tak sa dovol jedného barana na 40 vôviec. Jak chceme viedieť, po kterým tatovi tie jagňovky sú, to už tie ovce treba rozdeliť na každá tá grupa, ten harem, ako sa to mluví, z Turecka je na inšom pošunku, no i tam, no, každá tá grupa jedného barana, co by vie, my by znali tate. Bo jak púšťame barany do stáda, jaká ich dojum ovce, o to 80 ovcov, oviec, ako u Pietra Kohuta, to tam nejde, ako tak sa baviť i rozdielať, to sa púšťi aj 20 baranov, no i potom neviadomo, po kerem tatovi to je. Druga, drugi włosy, a grupka, delikatno podsada. Większość rozmowy z moimi podsadą. Ale ostro, to moje jeszcze tu drugi włosy, także to runo, to co na tych łokach rośnie, bo taką strukturę jako strefa gorączki chałupy węgołami pokryte. I poszczególne kosmyki wełny, te przekolają mi przez drugi jak padze, to ta łosa mniej wzmocnia na to jako merinową łosa, bo jako im to rasa. I to je ten zobce. V Austrii uznali, že taky v těch publických budinkách, tam si v sondách, ve školách, jak jsou nějaké te pichy, to by te pichy by měly být v ovcej vełny. Jednak dobré do Fajermonu, a jednak dobře do ovcoři, bo ta vełna tež mojaký užitek. Takže vidíte, že třeba vełniane te pichy kupovat, můžete se vidět, že i poliestrové jaký te pichy tom kuče musí, môžete na nich ovce stíhať, ale do chalupy je to vełniane te pichy. Viete sami, to je ako vełna, je bieda teraz vełną, bo je kejšilo to pred 20 rokami, že platilo za vełne aj 200 korun za kilo vełny. A to boli pieniądze vtedy. No, pivo kúpil za 270, a dito za to veľné sa páči v okolo tých 20 korun, 15, to nechcú ani kupovať.